tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Wycieczka do sklepu. Mamusia i tatuś wybrali się na zakupy i zabrali ze sobą kotociaki. Makaron spaghetti. Banany. Świeża ryba. Chyba musimy wziąć drugi wózek na zakupy. Długo jeszcze? Chcę wrócić do domu i się bawić. A ja jestem bardzo głodny. Chwila. Jeszcze mleko, chleb i herbata. Trzeba wszystko pozbierać. Wy to zróbcie, a my przyniesiemy mleko, chleb i herbatę. Dobry pomysł. Dzięki temu będzie szybciej. Dzieci, myślę, że mogę wam powierzyć to ważne zadanie dla dużych kotków. Tak jest. Tatuś i ja zaczekamy na was przed sklepem. Mamusia dała kotkom portfel, aby mogły zapłacić za zakupy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Crackersie, ty pójdziesz po chleb, a ty, Budyniu, przynieś mleko. Ja poszukam herbaty. Ale chleb nie był tak ciekawy jak oglądanie zabawek. No i po co komu mleko, kiedy są słodycze? A co do Pianki? Pianka pamiętała, że miała bardzo ważne zadanie do wykonania. Ale nasz Crackers chyba zupełnie o nim zapomniał. I Budyń też. Gdzie są chleb i mleko? Mamy portfel mamusi. Jest w nim tyle pieniędzy, że kupimy wszystko. Mleko jest nudne, ale słodycze są super. Budyniu, ale co będziemy pić, jeśli nie kupimy mleka? Kubeczki cukierków? Crackersie, jeśli wrócimy do domu bez chleba, to z czego mamusia będzie nam robiła kanapki? Z tego autobusu? Masz rację. Kotociaki ruszyły do półek z pieczywem, ale okazało się, że rodzajów chleba jest wiele. Weźmy ten i chodźmy do kasy. Ale Crackersie, to ciastko z serem, a my potrzebujemy chleba. To może ten? Wydaje mi się, że musi być brązowy. A może ten? Ten jest okrągły, a kanapki, które jemy, zawsze są kwadratowe. Patrzcie, ten jest kwadratowy i zarazem brązowy. Bardzo dobrze, zostało jeszcze mleko. Okazało się jednak, że mleko też ma wiele rodzajów. Truskawkowe. To nie takie. Czekoladowe, mniam. Nie, to nie to. To może takie? To jogurt, a nie mleko. To wygląda jak zwyczajne mleko. W takim razie możemy je kupić. Mama Lukra była kasjerką w sklepie. O, Crackers, Pianka i Budyń, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie z was mądre kotki, zupełnie same umiecie robić zakupy. Rodzice powierzyli nam ważne zadanie dla dużych kotków. O, proszę pani, jakie śliczne są te łyżwy. Ale bym na nich pojeździł. Fajne. Powinniśmy kupić sobie łyżwy. Nie macie tyle pieniędzy, żeby starczyło na wszystko. Wystarczy albo na łyżwy, albo na jedzenie. W takim razie weźmiemy łyżwy. Zaczekajcie! Jeśli naprawdę je kupimy, to na obiad będzie zupa z łyżem. Jesteście głodni? Życzę smacznego. Zupa z łyżew chyba nie jest zbyt smaczna. Założę się, że łyżwowe kanapki są jeszcze gorsze. Chcielibyśmy użyć tych pieniędzy, by kupić jedzenie. Po to tu przyszliśmy. Mamusiu, tatusiu, hej! Kupiliśmy co trzeba. Brawo, moje małe skarby. Bardzo dobrze wykonałyście zadanie dla dużych kotków. Jesteście gotowi na niespodziankę? Mamy bilety na lodowisko. Kupiliśmy je z mamusią, kiedy robiliście zakupy. Lodowisko? Super! Właśnie o tym marzyliśmy. Ale chłopcy, przecież my nie mamy łyżew. To nie problem. Wypożyczymy je na lodowisku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotociaki dobrze się spisały, wykonując ważne zadania dla dużych kotków, ale spędzanie czasu z całą rodziną to najważniejsze zadanie ze wszystkich.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.